To bardzo ważna data, 28 maja 2010. Tego dnia Telewizja Polsat zaprasza na Top Trendy, największe muzyczne wydarzenie roku. Festiwal mimo remontu Opery Leśnej po raz ósmy odbędzie się w Sopocie. To 3 dni i 2 koncerty, Top i Trendy oraz Noc Kabaretowa. Oprócz największych polskich gwiazd zobaczymy młodych, początkujących, ale utalentowanych artystów. Elżbieta Szymkowska. 100 metrów długości, 50 szerokości i niemal 15 wysokości. Budowa ogromnej hali widowiskowej tu na sopockim hipodromie ruszyła już na początku maja. Nie było jeszcze na hipodromie takiego wydarzenia, w którym zbudowano by tak naprawdę od podstaw nowy amfiteatr. I już niedługo Sopot stanie się prawdziwą stolicą muzyki. W tym roku po raz ósmy czekają nas 3 dni ogromnych festiwalowych emocji. Proponujemy Państwu, naszym telewizjom, taki dobór artystów i taki dobór dni festiwalowych, że będziemy mieć jeszcze lepszą oglądalność niż rok temu. Bo jedyny w Sopocie festiwal Top Trendy to prawdziwe święto polskiej muzyki i dobrego humoru. Pierwszy dzień to tradycyjnie już koncert Top. Na scenie pojawi się Złota Dziesiątka artystów, którzy w zeszłym roku sprzedali najwięcej płyt. To jest przede wszystkim bardzo fajna impreza i towarzyska. Nie mówię tutaj tylko o artystach, ale także o publiczności, ponieważ przychodzi publiczność, która chce przyjść, publiczność festiwalowa, która się świetnie bawi, więc jest bardzo wesoło. No mam nadzieję, że pogoda dopisze. Ale festiwal to również koncert Trendy, czyli występy młodych wykonawców. Do tegorocznego konkursu zgłosiła się rekordowa liczba 477 artystów. Różnorodność muzyczna tych młodych artystów będzie nie mniejsza niż Złotej Dziesiątki. Top Trendy to również wielkie jubileusze wielkich artystów. W tym roku 25 lat pracy świętować będzie niepowtarzalny Maciej Maleńczuk. Występuję w roli laureata i w roli jubilata. Jednocześnie pozostając w świadomości ludzi w Polsce młodym człowiekiem, co wyklucza jedno drugie. Nie może też zabraknąć uśmiechu i dobrego humoru. Teraz poszliśmy krok do przodu. A zagwarantuje to Sopocka Noc Kabaretowa, czyli najznakomitsze polskie kabarety i satyrycy. Nic nie będę zdradzał, oglądajcie, czuwajcie i wiecie. Festiwal Top Trendy, najważniejsze muzyczne wydarzenie roku od 28 do 30 maja. Tylko w Sopocie i tylko w Polsacie. Elżbieta Szymkowska, Wydarzenia.